Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na informacje dnia. Polski Ład zostanie uzupełniony o zerowy PIT dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, zapowiadają politycy Partii Republikańskiej, nowej formacji, która jest częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Partia Republikańska ma być lojalnym partnerem w ramach Zjednoczonej Prawicy. Mówią o tym twórcy formacji, którzy już teraz poparli propozycje, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. My będziemy popierać ten program kompleksowo. To znaczy, że Republikanie opowiadają się nie tylko za podwyższeniem kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, ale popierają też sposób pozyskania środków na ten cel. To znaczy podwyższenie składki zdrowotnej dla zarabiających najwięcej. Na konwencji, na której oficjalnie ogłoszono powstanie nowej formacji, Republikanie przedstawili swoją flagową propozycję, która ma uzupełnić program Polskiego Ładu. Czyli zwolnienie z podatku dochodowego rodzin z czwórką i więcej dzieci. Według wyliczeń, jakie przedstawił poseł Kamil Bortniczuk, w kieszeniach polskich pracujących rodzin ma zostać około 250 milionów złotych rocznie. Polskie wielodzietne rodziny dotąd, szczególnie przed rządami Zjednoczonej Prawicy, nie cieszyły się takim wsparciem, którego oczekujemy od państwa w przypadku rodzin, które biorą na siebie ciężar wychowywania aż tylu dzieci. Program nowej formacji jest adresowany także do samorządów. W ramach rządu to właśnie politycy nowej formacji, Michał Cieślak oraz Waldemar Tomaszewski, zajmowali się współpracą z samorządami. W planach jest stworzenie subwencji inwestycyjnej, która uzupełni system finansowania samorządu terytorialnego. Dla tych silniejszych samorządów chcemy, by była zastosowana zasada: im więcej inwestują, tym większe pieniądze w subwencji inwestycyjnej. Minister Michał Cieślak przedstawił propozycję gazyfikacji wyspowej. To także oferta dla społeczności lokalnej, która umożliwi wielu Polakom duży dostęp do gazu ziemnego. To wpływa na ochronę środowiska. To poprawi, przyspieszy transformację energetyczną. Władze Partii Republikańskiej zostaną wybrane jesienią. Zręby programu zostaną uszczegółowione. Zbliża się koniec roku szkolnego. Dla dzieci i młodzieży to czas odpoczynku. Jednak ze względu na pandemię wiele szkół będzie prowadziło zajęcia wspomagające, by uzupełnić wiedzę uczniów. W ramach Polskiego Ładu rząd uruchomił Narodowy Program Wsparcia. Chodzi o to, by dzieci i młodzież mogły wrócić do po-covidowej normalności i nadrobić to, czego być może nie udało się wypracować w trakcie nauki zdalnej, tłumaczył dziś na antenie Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Już ponad 2000 szkół zapisało się na te zajęcia wspomagające. Część już teraz je prowadzi, ale większość chce je prowadzić od 1 września, po to, żeby uzupełniać wiedzę uczniów w tych obszarach, których zdaniem nauczycieli po tym rozpoznaniu kilkutygodniowym ta wiedza powinna być uzupełniona. Zajęcia są dobrowolne. Na ich organizację rząd przeznaczył 187 milionów złotych. My przewidzieliśmy 10 godzin dodatkowych dla każdego oddziału, dla każdej klasy, w każdej szkole, w każdym miejscu w Polsce, więc jest tego dużo. Jeśli trzeba będzie, będziemy zwiększać. Decyzja o zakresie odbywania zajęć jest indywidualna i należy do dyrektorów placówek. Rząd prowadzi również działania w celu zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Od 1 lipca ruszają zapisy do sportklubów, a zajęcia rozpoczną się już na początku sierpnia. Nie czekamy na nowy rok szkolny, tylko już w wakacje chcemy uruchomić sportkluby, czyli te dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla dzieci w każdej szkole, w każdej klasie. W tym celu nauczyciele wychowania fizycznego przechodzą specjalne szkolenia prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego. Minister zapowiedział także, że nowy rok szkolny nie będzie prowadzony w formie zdalnej. 1 września planujemy absolutnie w sposób standardowy. To znaczy wracamy do szkoły w trybie stacjonarnym. Nic na razie nie wskazuje na to, żebyśmy byli tu zaskoczeni przez ten wirus Delta. Jednak gdyby taka sytuacja miała miejsce, rząd rozważa rozpoczęcie roku w formie hybrydowej, zwraca uwagę minister. Poprzez Polski Ład do końca tej dekady Polska chce dogonić unijną średnią, jeśli chodzi o realny dochód na głowę, zapowiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w Wysokim Mazowieckim w województwie podlaskim. W Wysokim Mazowieckim wicepremier, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że pod wpływem Polskiego Ładu Polska wsi i małych miast przejdzie ogromną zmianę. Dodał, że Polski Ład to nie tylko hasło, ale plan. To jest przede wszystkim plan dogonienia do końca tej dekady Europy, w sensie przeciętnej
europejskie, jeżeli chodzi o dochód na głowę, dochód liczony w sile nabywczej, czyli ten realny dochód na głowę. W tej chwili Polska jest na poziomie 77% takiego dochodu. Ściga także inne kraje postkomunistyczne, jak Słowenię, która ma wskaźnik 92%, oraz Czechy ze wskaźnikiem ponad 80%. Prezes PiS-u podtrzymał też, że Polski Ład oznacza obniżenie podatków i rozbicie degresywnego systemu. Wyższe podatki zapłacą najlepiej zarabiający. Dla 6 milionów ludzi to będzie neutralne. A tylko dla niewielkiej grupy, nie większej niż 10%, ale pewnie znacznie mniejszej, to będzie rzeczywiście oznaczało większe podatki. Polska wieś i małe miasteczka mają zyskać m.in. środki na inwestycje. Jarosław Kaczyński mówił o budowie dróg, inwestycji w kanalizację i gazyfikację wyspową. Tłumaczył, że tam, gdzie nie można dotrzeć z rurociągami, będą zbiorniki dla mieszkańców. Duże środki trafią na służbę zdrowia. Będzie także około 700 remontów małych wydziałów szpitalnych, oddziałów szpitalnych. Otóż ogromna większość z nich jest właśnie w mniejszych miastach. Cyfryzacja ma z kolei ułatwiać załatwianie swoich spraw rolnikom. Wicepremier mówił o projekcie e-okienka, w którym można załatwić wiele spraw związanych z pracą na roli. Wiadomo, z pracą na roli związanych jest wiele różnego rodzaju formalności. Bardzo znaczną część z nich będzie można tam załatwić. Jarosław Kaczyński zapowiadał, że strategia od pola do stołu w przypadku Polski pozwoli na promocję lokalnych produktów. Powstaną paszporty dla żywności, tak by Polacy wiedzieli, które produkty są naprawdę polskie. Rozwinie się przetwórstwo, swoje produkty rolnicy mają sprzedawać na terenie całego kraju, zapowiedział prezes PiS-u. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rusza z kampanią promującą zaangażowane ojcostwo. Kampanię zainaugurowała szefowa resortu Marlena Maląg. Polityka prorodzinna jest silnym elementem strategii politycznej rządu. Nasza polityka prorodzinna jest skierowana na to, aby wspierać rodziny, aby tworzyć dobry klimat wokół rodziny, aby przede wszystkim Polska była krajem szczęśliwych rodzin. To staramy się robić poprzez różne rakie programy finansowe, ale także poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W przededniu Dnia Ojca resort rodziny i polityki społecznej zainaugurował kampanię promującą zaangażowane ojcostwo. Opiera się ona na trzech spotach promujących ojcostwo jako wspaniałą przygodę. Moja największa przygoda nadal trwa. Czasem rzucam się na głęboką wodę, a czasem lecę w nieznane. Wiem jedno, ojcostwo to przygoda życia. Spoty te będą promowane poprzez media społecznościowe Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jedną z inicjatyw inspirującą mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia jest inicjatywa tato.net. Jej wiodącą misją jest to, aby pomagać w kształtowaniu świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn. Tato.net jest wiodącą inicjatywą w Europie. Inicjatywa Tato.net została uruchomiona w 2004 roku w ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Mija 81 lat, odkąd Niemcy dokonali największej egzekucji w Palmirach niedaleko Warszawy. Rozstrzelanych zostało ponad 350 Polaków. 20 i 21 czerwca 1940 roku. To wtedy Niemcy popełnili największą zbrodnię we wsi Palmiry koło Warszawy. Rozstrzelano wielu wybitnych działaczy społecznych i politycznych, dziennikarzy, lekarzy, adwokatów i księży. W tych dniach w palmirskich lasach zginęło 358 Polaków. Śmierć ponieśli m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj, złoty medalista olimpijski Janusz Kusuciński i wiceprezydent Warszawy Jan Pochowski. Doły grzebalne kopała zwykle młodzież z pobliskiego obozu hitlerowskiego. Zwłoki zasypywano ziemią i piaskiem, następnie sadzono drzewka i maskowano je ściółką i liśćmi. W Palmirach od grudnia 1939 do lipca 1941 roku Niemcy przeprowadzili 21 egzekucji, w których zginęło ponad 1700 osób. Obecnie w miejscu zbrodni znajduje się cmentarz, gdzie spoczywają szczątki ponad 2000 ofiar. Wśród pochowanych są ofiary innych egzekucji, do których doszło w okresie okupacji na terenie województwa mazowieckiego.
między innymi na szwedzkich górach, w Laskach i na Wydmach Łuże. Od niedawna hulajnogi elektryczne są objęte nowymi przepisami. Ich użytkownicy według prawa nie są już pieszymi, w związku z tym muszą ustępować pieszym pierwszeństwa. Ustalono też maksymalną prędkość dla tych pojazdów, która wynosi 20 km na godzinę. Z roku na rok hulajnogi elektryczne cieszą się coraz większą popularnością. Duża liczba użytkowników hulajnóg sprawia sporo kłopotów pieszym. 20 maja Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło przepisy określające zasady poruszania się hulajnogami. Hulajnogą elektryczną możemy poruszać się po jezdni, jeżeli prędkość ruchu na tej jezdni jest do 30 km na godzinę. Jeżeli jest wyższa dozwolona prędkość na jezdni, wtedy hulajnogą powinniśmy poruszać się bądź po chodniku, bądź też po ścieżce rowerowej, bądź pasie przeznaczonym do jazdy rowerem. Mówi Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyjęto generalną zasadę, że na hulajnogach należy jeździć drogami rowerowymi. Jeśli jednak takich nie ma, to jadąc na chodniku trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie zapominajmy o tym, że są też obok nas inni uczestnicy ruchu. Nie doprowadzajmy do tego, żeby dobra zabawa skończyła się przykrą kontuzją, pobytem w szpitalu, czy też sprawą w sądzie, jeżeli wyrządzimy komuś krzywdę. Przypomina Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Jadąc po chodniku, użytkownik hulajnogi musi ustąpić pierwszeństwa pieszym. Nie może też utrudniać im ruchu. Powinien też jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. A czy można przewozić hulajnogę komunikacją miejską? Każdy pasażer komunikacji miejskiej posiadający ważny bilet na przejazd może nieodpłatnie wejść do pojazdu zarówno z hulajnogą, rowerem czy deskorolką. Ważne, by wchodząc do autobusu czy tramwaju nie utrudniać przejścia innym pasażerom, a w czasie podróży tak zabezpieczyć hulajnogę, by podróż odbywała się bezpiecznie. Wyjaśnia Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. W myśl nowych przepisów poza ulicami maksymalna prędkość poruszania się na hulajnodze wynosi 20 km na godzinę. Nie można prowadzić też hulajnogi w stanie nietrzeźwości, przewozić na niej zwierząt czy przedmiotów. Za jazdę hulajnogą po alkoholu grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł, a za korzystanie z telefonu podczas jazdy 200 zł. Za nami wybory parlamentarne w Armenii. Według wstępnych wyników wygrała partia dotychczasowego premiera Nikola Paszyniana. Jego główny rywal kwestionuje prawidłowość przeprowadzenia wyborów. Wybory w Armenii były zaplanowane na 2023 rok, ale zostały rozpisane przedterminowo w związku z kryzysem politycznym. Trwa on od jesieni ubiegłego roku i jest konsekwencją konfliktu z Azerbejdżanem o Górski Karabach, w którym Armenia przegrała. Niekorzystne dla tego kraju porozumienie o zawieszeniu broni i utrata dotychczas kontrolowanych terytoriów stały się przyczyną żądań dymisji dotychczasowego premiera Armenii Nikola Paszyniana. Nie uległ on jednak tym żądaniom. Od tego czasu kryzys polityczny zaostrzał się i to było głównym powodem rozpisania przedterminowych wyborów. Po przeliczeniu prawie połowy głosów partia Paszyniana uzyskała 58,4% głosów. Z kolei blok byłego prezydenta Roberta Koczariana ponad 18%. Koczarian kwestionuje wyniki i prawidłowość przeprowadzenia wyborów. Według jednej z agencji do Centralnej Komisji Wyborczej dotarły raporty o ponad 300 naruszeniach podczas wyborów. Jednak komisja stanęła na stanowisku, że do rażących naruszeń nie doszło. Tą informacją kończymy. Więcej w wydaniu po godzinie 12. Zapraszam.